Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie aktualizacji do The Sims 4 listopadowej. Jak widzicie, mamy nowe tło, interface, jakkolwiek to się nazywa. Menu główne. Tak, to się nazywa menu główne. Muszę jeszcze raz zobaczyć, czy to się nagrywa, bo jak nie, to będzie lipa. Tak nagrywa się. Jak widzicie, mamy nową aktualizację, która jest dostępna i dodaliśmy nowe ubrania dla dzieci i małych dzieci do darmowego zestawu świątecznego. Pobierz go już za teraz i dodaj przedmioty do gry. Za dupie. Jak widzicie, tu możemy sobie przejść i tu widzicie wszystkie przedmioty, które są tutaj. To jest, Boże kochany. Ja pierdziele. No w sumie to nie tylko dla dzieci, bo dla dorosłych też są, więc co im tutaj gadają, że tylko dla dzieci i małych dzieci. Kurde. Mamy też The Sims 4 Uniwersytet. Zapisz swoich Simów na uczelnię, poznaj studenckie życie i weź udział w dodatkowych zajęciach. Wkrótce nie wiadomo kiedy, chyba, nie wiem. Oczywiście mamy też już gotową ikonkę The Sims 4 Uniwersytet. Polub książki i nabierz chęci do nauki. Bardzo śmieszne. Kurzają mnie te zwierzaczki skaczące po prawej stronie ekranu. Wejdźmy sobie do mojej rodziny Smith. A jak zauważyliście, jest taki mniejszy interfejs. Ale to za chwilę powiem wam dlaczego, bo jest jakaś nowa opcja w opcjach. Przepraszam bardzo, czy ona jest w ciąży? Tak chodzi, jakby była ciężarna. Pewnie zauważyliście od razu, że jest taki mniejszy interfejs, ponieważ jest taka opcja skaluj interfejs, czyli możemy sobie go powiększyć na maksa i zmniejszyć na maksa. Proszę bardzo, teraz gówno widać. Zostawmy sobie taki, jaki był, czyli był gdzieś taki chyba. Nie, mniejszy. O, taki mi. No, jeszcze troszeczkę mniejszy. O, tak. Autoskalowanie zgodnie z systemem operacyjnym. Po uruchomieniu gra będzie automatycznie skalować interfejs zgodnie z ustawieniami wyświetlania monitora w systemie operacyjnym. Może to spowodować problemy z interfejsem, jeśli grasz w niskiej rozdzielczości z wysokimi ustawieniami skalowania. Spierd! Jest też możliwość taka, żeby kolumny były wyższe. W sensie bierzemy sobie kolumnę, proszę bardzo, i pojawia się tutaj taka malutka strzałeczka i możemy sobie wysoko zrobić, ale wysoko, żebym zrobił. Wysoko, jeszcze wyżej możemy chyba. Można wyżej? Jeszcze można. Więc to jest maksymalna długość tego... Tej aktualizacji, tak, tak. Tej kolumny, chociaż też są kolumny, które mają tylko ograniczenie do pewnej wysokości. Nie, ta też ma do takiej wysokości, dużej wysokości, ale ta chyba ma do ograniczenie. Tylko tyle i już nie można. Proszę bardzo, chyba ta też. No, ta też ma ograniczenie. Podwójne łóżko przypisano do lewa strona, Paulina Smith, prawa strona, Marcin Smith. Ty, ale ja tego nie wiedziałem, że tak można. To chyba też doszło z tą aktualizacją. Połóż Sinkę Roxana. Przydziel łóżko lewa strona do. Lol, ale fajnie. Możemy przydzielać łóżka. Super, fajnie. To chyba doszło z tą aktualizacją, która doszła w tym miesiącu, którą teraz omawiam. Haha. Dobra, tak. Co jeszcze do tego doszło? Coś z telefonem było, coś nie tak. Znaczy coś nie tak, coś tak, ale nie tak. Co? Oddziel się od rodziny i przeprowadź się. Czyli tak, oddziel się od rodziny i przeprowadź się. Forgotten Hollow aktualnie nie ma na świecie. Okej. Okay. Wybierz inną rodzinę. Nie. Stwórz nową rodzinę. Okej. Okay. Bo tutaj możemy sobie wybrać rodzinę, do której chcemy się wprowadzić. Chyba. O nie, zepsułem coś. O nie. O, naprawiłem. Albo możemy stworzyć nową rodzinę. I możemy też przelać fundusze. Których nie mogę przelać, bo mam za mało hajsu. Ale też możemy przelać sobie pieniędzy ile chcemy. Zresztą no, nawet ja nie mogę, bo mam tylko 1000, a tutaj chyba 10 000 maksymalnie można chyba przelać.
Jestem tak głupi w te Simsy 4, że nie zauważyłem, że jest suma do przekazania i tam, gdzie jest tu zero, wpisuje się sumę, ile chce się przelać pieniędzy. Kurwa mać, ja pierdolę, kurwa, co za zjebany Sims, ja już w to nie gram. Nie chcę się tego sprawdzać, ale możemy sobie przelewać pieniądze, ile się chce. I możemy wyprowadzić rodzinę. To chyba też w tym dodatku będzie też taka opcja, no na pewno będzie taka opcja, że z rodziny sobie weźmiemy, nie wiem, tam zdychę tysięcy i możemy iść sobie na studia, apelować, nie? Żeby tak było w realu, 10 tysięcy i... O Boże. I to by chyba było wszystko, nie? Usunę te kolumny, bo badziewnie wyglądają. Dzień kolumno. Mam nadzieję, że przegląd wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej, chociaż nie zmuszajcie mnie do tego, bo ja nie pałam radością do The Sims 4, bo mi się po prostu nie chce ostatnio w ogóle grać w żadne Sims. Przyznam się wam do tego błędu. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia kiedyś tam. No, to pa. Buziaczki, besoski, kiski, foreverki i takie tam. Cześć! Gdzie tu się wyłącza?